Zanim powiem wam, co zrobiłem, puszczam wam teraz krótką prezentację z fanartów, które bardzo długo oczekiwały na weryfikację na moim kanale. Autorów tych prac proszę o powiadomienie w komentarzach, które prace są kogo. Okej, zaczynajmy. Witam was wszystkich bardzo serdecznie na kanale mojego super, hiper, najlepszego chłopaka ever. Ja jestem Karolina Staruchowicz i jak mogliście już ode mnie usłyszeć, jestem dziewczyną waszego ulubionego youtubera polskiego Aleksandra VII. I z tego powodu będę teraz dźwigała tęczą, ponieważ bardzo, bardzo mega go kocham z całego serca. Żeby nikt nie miał pretensji, powiem jedno. To jest prawda. Siódemka mordeczki. Ja jestem polski Aleksander VII i jestem tutaj z bardzo ważną informacją. Otóż założyłem nowy kanał na YouTube, który się nazywa Niegroźna Kolej. Niektórzy z was zaraz się zapytają, ale polski Aleksie, będziesz tam opowiadać o pociągach, o torach, coś w tym deseń? Tak, coś w tym deseń, ale wszystko macie wytłumaczone w filmie introwym mojego nowego kanału, którym zaraz puszczę. Witajcie przyszli podróżnicy, jestem polski Aleksander VII i będę prowadził ten oto nowy kanał. Kanał pod nazwą Niegroźna Kolej został stworzony w celu pomocy w bliższym zapoznaniu się z koleją PKP, jak i edukacji na ten niesamowity temat. Dzięki filmikom, które będą wstawiane, będziecie mogli wyjechać na swoje własne, samodzielne wycieczki bez żadnego stresu. Jednakże w tym wielkim zbiorze torów, konduktorów, kasjerów i tak dalej z tym związane, trzeba użyć swojego głosu, by załatwić odpowiednie funkcje. Na start wleci 6 rozdziałów tego tematu. Na początek, część pierwsza. Planowanie podróży za pomocą aplikacji mobilnej Bilkomu. Część druga. Perony i tory. Część trzecia. Kupno biletów. Część czwarta. Przesiadki. Część piąta. Różnica między przewozami regionalnymi a Intercity. Część szósta. Przyczyny opóźnień. Poza rozdziałami, które będą realizowane, będą też inne filmy o tematyce usług PKP, szynobusów itd. Jeśli po tych 6 rozdziałach chcielibyście się czegoś o tej kolei jeszcze więcej się dowiedzieć, to zachęcam was i czekam na wasze zgłoszenia w komentarzach. Wystarczy tylko wpisać tytuł następnego rozdziału w cudzysłowiu i nacisnąć wyślij. Rozdział czy też temat, który będzie miał najwięcej polubień, zostanie przeze mnie zrealizowany w następnym materiale. Mówił tutaj konduktor polski Aleksander VII i życzę wam miłej edukacji. Siódemka! To wszystko z tego intra. A teraz dam wam bojowe zadanie. Wejdźcie na kanał Niegroźna Kolej i zostawcie tam suba. Chciałbym, żeby tam było z minimum 1000 subów i wzwyż. Wiem, że na tym kanale jest w tej chwili tylko intro do tego kanału, ale z czasem filmy się tam pojawią. Dzięki za zrozumienie, za wysłuchanie i mam nadzieję, że wykonacie to zadanie. Siódemka!